Witam Was po raz kolejny. Słuchajcie, tym razem wykopki strychowe. Dzisiaj gościnnie na moim filmiku wystąpi Medwil, inaczej zwany Festung Opel. Tu jest wał, słuchajcie, który budowano za Hitlera praktycznie. Ale to mniejsza o to, idziemy na... Dzisiaj jest temat właśnie taki, że wykopki strychowe. No weekend, mamy weekend, tylko mówię, no słuchajcie, zwracam się z prośbą do Was, bo już słuchajcie, prawie tutaj miał gościu wypadek przede mną. Słuchajcie, na trzeciego wyprzedza. Ludzie wariują na weekend. Szybko, szybko, nie ma czasu. No wyprzedzał gościu. Na trzeciego akurat za zakrętu tir wyjechał, ale na szczęście ten tir zdążył wyhamować, bo nie jechał szybko. No, wyjechał trochę szybciej, to źle by się to bardzo mogło zakończyć. Także mówię, no trochę myśleć na drodze. Ja mówię, ja też zobaczcie sobie, jadę pomalutku. Dojadę 10 minut później, ale bezpieczniej. Także nie ma co wariować. Mówię, życie jest piękne, życie jest jedno. Nie warto go tracić w taki głupi sposób właśnie. I to jeszcze tutaj na drodze. Zobaczcie, piękna, piękna pogoda. Także dzisiaj będzie gościnnie Medwil, także pozdrawiam. Zaraz właśnie muszę do kolegi zadzwonić, że dojeżdżam. 9 km, dobra, także już. No już niedaleko. Dobra, trzymajcie się, na razie. Achtung, Panzer! 2000 Minen! Achtung! Achtung! Achtung, Kameraden! Achtung! Komm mal her! Los, los, los!
Ja pierdzielę. Ale to jest gnój. Tu nic nie widać. Ja pierdzielę. To już ktoś był. To jest PRL wszystko. PRL, talerze. Ja pierdzielę, ja włączam latarkę, bo to nic nie widzę. O pierdziele, jaka pojęczyna. Ale wszystko jest PRL, niestety. Wszystko opuszczone. Kopruchy latają. Pierza, nie pierza. Guziki. Ale to nic takiego szczególnego. Wszystko PRL. Słoiki. Ale pajęczyny. Nie wiadomo, jak ta piwnica jest. Zaraz tam wejdziemy, ale to potem. Raczej nie ma szans, aby tutaj cokolwiek no ciekawego znaleźć. Ale możemy spróbować. Zajrzeć można, prawda? Kurde. Myślałem, że są troki niemieckie, ale nie. To ma wszystko góra, nie wiem, 30-40 lat. Nie więcej.
Świdry, nie świdry, ale trzeba się porozglądać. Idziemy na górę. Kurde, no. Ja was przepraszam, ale dzisiaj streama chyba nie będzie. Deski się uginają. Nie wiem, czy tam jest. Mapa Polski. Wiecie, za to strach nawet wchodzić, bo no nie chcę, kurde, się połamać. Oj, 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 oj. Teraz właśnie, zobaczcie, tam się już podłoga zarwała. Wszystko strzela pod nogami, a nie chcę spaść 3 metry w dół, bo to by się źle mogło zakończyć. Nic tu nie widać ciekawego. Dobra, schodzę na dół, bo to jest wszystko PRL. I tak. No niestety. Tylko kupa złomu, ale to nie, no, nie, to nie jest pora na zbieranie złomu teraz. Uważaj na tą pajęczynę tutaj. O tą pajęczynę tu uważaj, żeby się... W tej piwnicy tam byłeś na dole? Tam nie ma. Nie ma nic. Nie ma nic u góry też. Sam złom. Ja to z... Co? Z perem, taką, taką ala... No. Kaczka, nie? No. Fergadysy na tym spódku nie ma. A, to nie, bo tak... To nawet już... Albo takie kury z perelu, no. Takie dwuczęściowe. To nawet chodliwe to jest, widzicie? Za pora złotych kupujesz. No tak, bo to by szło sprzedać, ale co, no. 3-4 dyszki to no. Zawsze byś zarobił. A tak to co, tak nie ma tego to... No, musiał sobie kupić. Tu to kuny robię, kurwa, wszystko. Kuny? No. Za co to tak porozpierdzielało wszystko? Nie ma nic. A tu gdzieś byłeś w tej chlebie? Byłem. No. Tam masz tylko ten. Złomu dużo. No tak to nic poza tym widzisz, o. Grzebali, no to normalne, że wiesz. Że tu już ktoś był. Ja myślę, że to są troki, co tam zobacz. Masz przed tobą, pod nogami tam w tym. Ale to nie są troki. No. Ale... Nie, bo tam jest ten łańcuch ten montowany. Ale tu łańcuch i tak zachodzony. Ale zapięcie i szwy się zrobi. Nie, podobne. Mogły być troki, ale cholera wie teraz.
nic nie ma i tak. No, świdry, nie świdry. Wszystko. Tu masz stary motek, jakbyś chciał, kurde. Niektórzy to zbierają. Łe. Tu nic nie ma. A u góry mówię, sam złom jakiś, kurde. I podłoga się zarywa. Podłoga się u góry zarywa. Także lepiej nie ryzykować. Nie ma nic. To spalamy. No już na akurat filmik zrobił. Ciekawe, ale nic tam. Nic nie ma. No to to jest. Nie wiem. Wszystko opuszczone i tak. Co to jest? Ale po niemiecku czy? Gebr, butch, coś tam. Kurde, to mógł być PRL, nie druga wojna światowa, ci powiem. To jest stary. Zabudowanie to jest PRL, a tutaj no, może być, że to jest po niemieckie. I tak już jest wszystko opędzlowane. Ciekawe, nie? Sławomir gdzieś tam gra na wiosce. Kochana, znów zarosłaś. To trzeba cię zgolić. Dobra, no to idziemy, co? Perno? I nic nie było. O, ale fajnie takie ujęcie zrobić. A tu są jakieś bunkry gdzieś? W okolicy? Nie ma? Faktycznie wszystko wybetonowane, także nie ma szału. Tutaj kiedyś mówi, chłopaki kopali, to poznajdywali kilka srebrnych monet i tak dalej. A od mojego znajomego, taki co pracuje w Holandii czy gdzieś tam, wracali stary koło Wrocławia, nie? Mieli wykrywacze, wyszli tam gdzieś na pola. Czaj, że gość znalazł tą monetę, jakiegoś tam Augusta, coś tam. Wiesz, że ona zwarta na sienówka, to 50 tysięcy złotych, nie? Ale tyle mu nie dadzą. I on to gdzieś sprzeda na czarnym rynku, powiedział. Dobra, no, takie rzeczy nie powinniśmy mówić. 50 złotych w robocie znalazłem. Messerschmitt. No, na szczęście to już nie te czasy. Focke-Wulf. Słuchajcie, teraz... Tutaj kolega Medville znalazł kolejną chatę opuszczoną w okolicy. Przedzieramy się lasem. Zaraz idziemy na pola i jakiś kilometr musimy iść polami. Aż dojdziemy do tego zabudowania. No na razie lipa, jak widzicie sami, że nic się nie dzieje. Szukamy jeszcze jakichś poroży. Może coś się uda znaleźć. Miał być stream, ale kolega mnie wyciągnął, także nie moja wina. No, stream będzie później. Dobra, wychodzimy stąd. Hopa. Nie ma żadnej poroży. Dobra, teraz musimy uważać. Piękne pola na wykrywacz. Naprawdę. O ja pierdzielę. Tam ktoś chyba łazi, co? Tam jest impreza jak cholera, ale my idziemy tutaj. Trzeba będzie... A, mówiłem, żeby iść od lewej strony.
żeby nas nie przeczaili. Idziemy na te słupki. Tak zrobimy. No musisz tam. Tam jest duża pamięć, możesz celować. O! Jest! Ha! Kurde, ale jaja ty! Patrz jak to fajnie widać przez lornetkę. Ja widzę z lornetki. Nie? Ale jaja, patrzcie! Jaki zoom. Full HD 3D. Tu kolega mówił, że przed chwilą, co tu jechało na motorku? Zdychasz na motorku ktoś. Dobra, czekaj. Słońce zachodzi. Też wszystko zniszczone. Co to za jakieś tutaj mury są? To jakby strzelnica jakaś, nie? Na kiszonkę. Na kiszonkę. Na kiszoną kiszonkę. Herbatkę można robić sobie z pokrzywy. Bardzo zdrowotna. A, tu masz furtkę chyba. Co to jest? Nie wiem. Ty. Weź na to. Stary. Patrz. Kasznica. Ale jaja ty. Ja pierdzielę. Hydronetka albo coś takiego. Po niemieckie. Nie wiem. Albo polskie. Albo kurde miotacz kiszonki. Miotacz kiszonki to będzie. Ale jaja. Daleko? Tam to mnie nie interesuje. Jedzie. Czekaj, pojedzie. Pojechał? Dobra. Nawet nas nie zauważył.
Kolejna opuszczona chata. Chata. Jest. O kurde. Może od razu tam chodzimy? No dobra. A tu jest zamknięte, otwarte. O kurde. Ale kopruchów. Jakiś stary piec. Wchodzimy? Kotłownia. Ja pierdzie. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic. Też PRL wszystko. Szyby powybijane. To też ktoś tu był, bo są ślady. Wiesz co, tak myślę, czy tutaj ktoś nie śpi może. Jakiś bezdomny. Też może być. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo. Nie ma nikogo. Owa. Słuchajcie, jesteśmy już w środku kolejnego budynku. No masa. Masa śmieci. Co to jest? Tutaj. Hełmofon, patrzcie. Ale jaja. Hełmofon czołgisty. Może Gustlik zgubił. Na strych wchodzimy razem. Bo ktoś nas zaatakuje, to wiesz, ty lodówka nawet jest. Lodówki nie otwieram, bo tam może być nawet... O cholera. Wiem, co może być w lodówce. Lepiej jej nie otwierać. Jak tu jest siekiera na ziemi, to... No, czasami coś się znajdzie, wiesz. Łazienka, czekaj, może ktoś się kąpie. Halo, halo. Może ktoś jeszcze we wannie tam leży. Nie ma nic. To też wszystko PRL. Ktoś to nagle po prostu zostawił i... uciekli, ale siekiera... stara, fajna. Kurde, taka mi się podoba. Dać konkretny topór. Ja tu się jeszcze rozejrzę. Buciki, nie buciki. Tu coś kolega mówi, że jakieś pieczątki były stare. Gdzieś je widział. Strzelając śmiechem jeden. Ha! Puste. Karbibę. Szybcy i martwi. O, to on, ten film pamiętam. Jest jeszcze kaseta w środku.
Koniec niewinności. Kurde, to były czasy, co? Westerny się oglądało. To było dobre. To jest maść na boldupy chyba. Maszyny, 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 książki, książki. Wszystko PRL, jeszcze jeansy. O, stare kasety. Budzik. Czas zatrzymał się na 11:25. Siewnik zbożowy, czyli wszystko ogólnie PRL, no. Świdnica, o. No na razie nic takiego. Nic na razie takiego ciekawego. Tutaj nie widać. Jezu, mnie teraz wystraszył. Ja pierdzielę. O, strych je zawala. Tej walizki to lepiej nie otwierać, bo... Niemiecki? Ty tu straży. O ja pierdziele. Ale tu jest... O! Patrz. Sikor, ale ruski. Ruski, nie? Będzie? Poważnie? Ja nawet piszę na dole. Made in Russia. Ale to taki z wojny czy powojenny? Powojenny. Powojenny. Sik, ale co z tego, jak to już jest zepsute? A tam coś było w środku, czy co tam jest? Jakaś bateria? Działa to? Stupid. Może się uda naprawić, co? No bo teraz kolejny fant dla ciebie, żeby było równo, nie że kurde. No, waga taka. Nie wiem, jakby szpargały. Okulary pewnie będą. Nie, insulina. Insulina. Ja pierdziele, nie rób kurde hałasu. Ma nawet jeszcze rower, zobacz, mógłbyś sobie pojeździć koło bloku. Meksykański widzisz, kurde, szekułka, takie wiesz, sportowe, typowo na wyścigi. Kuny, kuny tu grasują. No jak nie, musimy się tam dostać. Patrz, nowe buty ty. Szukaj, szukaj, może coś znajdziesz. Ja pierdziele, co te kuny tu narobiły.
Jak nie ma wejścia na strych? Jest wyjście. Spokojnie, idziemy razem. Jak ktoś nas chyci za rękę, to najpierw krzycz, a potem uciekaj. Ale podłoga się zawala. O, fajna butla taka. Ta butelka jest fajna. Sadło. Dobra, idziemy na strych, chodź, bo tu nic nie ma. Ja pierdziele. To mi wytelełby. Uważaj, bo się zawala podłoga w górę. No, te deski też takie niepewne. Wątpię, żeby tu coś było. No kuny, kuny. Nie. Kilka metrów stąd. Także teraz bez światła, bo światło się odbija. Trzeba być cicho. O kurde. No dobra, jest beton, ale wiem, o co chodzi. O kurde, nie. To się wszystko na belkach trzyma. To nie dla mnie. Ty tam sobie posprawdzaj i tyle, ja tu poczekam. Ja wiem, czym to grozi. Nie chcę spaść. 5 metrów. Nic tu nie ma już.
Nic nie ma. Co, schodzimy? Tylko po cichu, bo jak nas usłyszą, to ja pierdzielę. Będzie kapa. Śmieci. PRL wszystko. Za długo tu jesteśmy, wiesz? Żeby nas, wiesz... Nic to nie ma, nic. Niestety zobaczcie, wszystko zniszczone. Dom dawno, dawno temu. Został opuszczony. Jeszcze jakieś fajne, zobaczcie sobie, drzewa rosną i tak dalej. No, czyli mówię, najprawdopodobniej tutaj mieszkała jakaś rodzina rolnicza. Wszystko opuszczone. Tutaj najprawdopodobniej była swoja... Mieli swoją szklarnię. Niestety wszystko zniszczone. No tak zauważyłem, że akurat te pędy sosny już zaczynają rosnąć. Ale jeszcze nie jest moment, żeby zrobić z tego nalewkę. Niech będą troszkę większe. I wtedy zobaczymy. Mamy tu, słuchajcie, jeszcze jedno. Jeszcze jeden budynek do sprawdzenia. Ej, idziesz. Co ty tam robisz? Co to było? Co to? Co to jest? Co tak tam ryja drze? Jakiś kozioł czy co? Ostrzega. Co drzesz ryja? Zamknij się. Nie wiem, co to za stworzenie. Na kamerze widać?
sarny, czy cholera wie co tam leci, bo jest ciemno, to nie widać teraz. Dobra, lecimy dalej. Możemy tam podejść, zobaczyć, może się uda wejść. Z drugiej strony podejdziemy i tyle. A tu? Nie, to nie będziemy się przedzierać. Tam normalnie, z drugiej strony. No takie typowo, wiesz, warsztatowe pomieszczenie. Też tu nic nie będzie. Nie. Klucze, nie klucze, patrz, wszystko pozostawiali. Denaturaty. Malucha tu naprawia do części z malucha. To będzie gips. Tu jest wszystko. Kanał. Stary grill. Jeszcze węgiel masz. Ja włączę sobie tą mocniejszą latarkę, pierdziele. Będzie lepiej widać. Siodełko. Siódło lepienówko. Nówka, że masz padało gratis. Kartko. Patrz. Ja. Łożyska, wszystko tu jest. Łożyska wszędzie.